Dzień dobry, Magdalena Suchodolska, witam Państwa bardzo serdecznie. Po krótkiej przerwie na serwis informacyjny wracamy do studia telewizji Pomerania w Centrum Handlowym Galaxy na żywo, a naszym kolejnym gościem jest pani Anna Mrozińska z działu promocji Zamku Książąt Pomorskich. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry. Będziemy rozmawiać o tym, jak będzie wyglądało lato na zamku, właściwie jak ono wygląda, bo imprezy, które Państwo zaplanowaliście, w części się odbyły, w części są planowane. Duże wydarzenie, koncert Anity Lipnickiej, Johna Portera, na to chyba wszyscy czekamy, ale w międzyczasie będzie działo się naprawdę wiele. Proszę powiedzieć, dlaczego warto zajrzeć do zamku w wakacje? Tak, zgadza się. Koncert Anity Lipnickiej i Johnego Portera jest taką wisienką na torcie zamkowego lata artystycznego, ponieważ oferta jest bardzo, bardzo bogata. Od tradycyjnych koncertów promenadowych, niedzielnych i sobotnich, które odbywają się o 16 na Małym Dziedzińcu. Gramy też nasze niedzielne koncerty południowe, które też są bardzo, bardzo, bardzo różnorako obstawione artystami, różnymi stylami muzycznymi, ale szczególną uwagę zwracają na siebie koncerty. Kolejno, najbliższa sobota wystąpi przed nami kwartet solistów opery kameralnej w Warszawie z bardzo, bardzo lekkim repertuarem. Będzie to muzyka latynowska w stylu hiszpańskim, rumba, tanga. O godzinie 21 na Małym Dziedzińcu. Mały Dziedziniec również zaprasza 3 sierpnia na nocną zmianę bluesa. Sławek Wierzcholski i jego zespół, który już ma tradycję 30-letnią, chociaż sam twierdzi, że to dopiero początek środka ich kariery, zaprasza też na godzinę 21 na Mały Dziedziniec. No, następna propozycja z zamkowego Małego Dziedzińca, godzina również 21, 24 sierpnia, Paweł Małaszyński w bardzo, bardzo takim metalowo-grunge'owym wydaniu z zespołem Kochis. No i tak jak pani wspomniała wcześniej, 1 września Anita Lipnicka i John Porter. To są zespoły, które naprawdę bardzo są silnymi nazwiskami, bardzo dobrze się zapowiadają te wieczory, które Państwo chcecie nam z nimi zaplanować. Tutaj pytanie, czy Państwo zapraszając gwiazdy na dziedziniec zamku, staracie się brać pod uwagę sugestie mieszkańców miasta, którzy na przykład proponują albo mówią, że chcieliby kogoś takiego zobaczyć? Czy sami Państwo wychwytujecie to, kto mógłby do nas przyjechać? Poniekąd tutaj dyrekcja i pracownicy zamku starają się zaskakiwać. To jest główny cel, zaskakiwać. Właśnie przykładem tego jest Paweł Małaszyński, który jak dla mnie do tej pory nie był odbierany jako osoba działająca w takim stylu muzycznym i właśnie w ogóle jako piosenkarz. Ale to nie wszystko, na co chętnie zapraszamy mieszkańców naszego miasta, bo czy przygotowaliście Państwo jakąś ofertę na przykład dla dzieci, coś w rodzaju warsztatów? Tak, oferta zamku, jeżeli chodzi o dzieci, jest bardzo, bardzo kipiąca w różnego rodzaju warsztaty. Warsztaty plastyczne i tutaj mamy rysunek, batik, malowanie na jedwabiu, warsztaty plastyczno-rzeźbiarskie, warsztaty aktorskie, grodzisko, twórcze czytania i działania. Szeroka, szeroka oferta, nie sposób teraz z głowy nadmienić ich terminy i prowadzących. Zapraszam serdecznie do odwiedzania naszej strony zamekszczecin.pl, gdzie jest aktualna oferta i tam na bieżąco można sprawdzić, co komu podpasuje. Nadmienię również, że to jest oferta nie tylko dla dzieci, ale dla całych rodzin. Całe rodziny mogą uczestniczyć w takich zajęciach. Tak samo jak całe rodziny mogą się wybrać na zamkowe kino, kino na dziedzińcu. Proszę powiedzieć, bo to jest już taka troszeczkę tradycja, że latem pozwalacie nam Państwo i wyświetlacie nam filmy. Czego możemy się spodziewać teraz? W jakie dni te filmy są wyświetlane? Co to za filmy? Jak dobierany jest repertuar? Repertuar jest dobierany przede wszystkim pod kątem dobrego kina. Dobre kino w środy i w czwartki o godzinie 22, w każdą środę, w każdy czwartek. Bieżący repertuar również na stronie, zapraszam. I warto też dodać, że bierzecie Państwo udział w nowym projekcie stworzenia Międzynarodowej Orkiestry. Proszę powiedzieć coś trochę więcej na ten temat. To już jest 19. edycja Międzynarodowych Młodzieżowych Warsztatów Muzycznych.
Zamek jako organizator 20 lat temu, bo raz się nie odbyła, tworzy taką, jest inicjatorem zebrania ludzi, muzyków, młodych muzyków, uczniów, studentów, nawet absolwentów szkół artystycznych do wzięcia udziału w dwutygodniowej sesji warsztatowej. Projekt trwa, tak jak wspomniałam, 2 tygodnie. W tym roku zaczęliśmy 9 lipca, skończymy 22. I na tym etapie jesteśmy już przed pierwszymi koncertami kończącymi warsztaty. Pierwszy koncert odbędzie się jutro w Kołobrzegu, drugi koncert w Kamieniu Pomorskim, trzeci koncert u nas w Szczecinie. Wszystkie odbywają się w katedrze w ramach międzynarodowych festiwali. Serdecznie zapraszamy do tego, by interesować się tym, co dzieje się na Zamku Książąt Pomorskich. Warto też wspomnieć, że godziny pracy zamku zostały wydłużone. Jak teraz możemy Państwa odwiedzać? Tak, zapraszamy do zamku w godzinach 10-20. W tym czasie możemy obejrzeć wszystkie nasze wystawy stałe i czasowe, w tym nowo otwartą Celę Czarownic i Gabinet Lubinusa, a sam dziedziniec jest czynny do godziny 24. Więc można bardzo przyjemnie i w trakcie koncertów, i czy tak po prostu zajrzeć do nas, do zamku. Bardzo serdecznie dziękuję. Pani Anna Mrozińska z Działu Promocji Zamku Książąt Pomorskich była naszym gościem. Zapraszam, Szanowni Państwo, do wychodzenia z domu, do interesowania się tym, co w tej instytucji się dzieje. Dziękuję bardzo za wizytę w studiu. Szanowni Państwo, króciutki przerywnik i zmieniamy temat. Będziemy rozmawiać o energii wiatrowej. Witam Państwa po przerwie. Tak jak obiecałam, naszym gościem jest Pan Piotr Bieniek z Polskiego Stowarzyszenia Energii Wiatrowej. Witam bardzo serdecznie. Witam serdecznie. No właśnie, będziemy rozmawiać o energii wiatrowej i o nietypowej akcji, jaką zdecydowaliście się Państwo w tym roku zorganizować. Co to takiego ten wiatrołap? Wiatrobus. Wiatrobus, przepraszam. Wiatrobus to taki nasz projekt. Można go nawet pokazać. Widać, to jest kolorowe, zabytkowe autko odrestaurowane. To taki łącznik pomiędzy epoką nafty a epoką odnawialnych źródeł energii. Mamy taką nadzieję, że to jest właściwe połączenie tych dwóch różnych światów, bo tak naprawdę chcemy rozmawiać o energetyce odnawialnej, o przyszłości, o pewnej szansie dla Polski, ale też o szansie dla naszego województwa. No właśnie, jakie jest zadanie wiatrobusu, skąd on wyruszył, jaka jest jego trasa, kto znajduje się w środku? To od końca. W środku jest czworo młodych ludzi, ekologów, naszych wolontariuszy, którzy zachęcają do poznawania z bliska energetyki wiatrowej. I to jest odpowiedź na to pytanie, po co jest ta akcja. Chcemy, żeby nasze społeczeństwo, żeby każdy z nas podczas podróży wakacyjnych, podczas wyjazdów, żebyśmy z bliska te wiatraki poznali. Żebyśmy posłuchali, jak pracują, żeby się zatrzymać po prostu na trasie, popatrzeć, jak się komponują w krajobrazie, posłuchać ich pracy, poczuć ich, jak one się wpisują w dany krajobraz, w daną naturę, w dane środowisko. To jest nasze zaproszenie do tego, żeby poznać wiatraki z bliska. No właśnie, a jak wygląda nasza wiedza na temat energii wiatrowej? Z badań wynika, że poziom akceptacji dla energetyki wiatrowej jest bardzo wysoki, ale wiedzę często czerpiemy z internetu czy z przypadkowych doniesień prasowych, medialnych. My zapraszamy do tego, żeby włączyć do tego element osobistych, własnych odczuć, bo wiele takich kontrowersyjnych czy też interesujących bardzo ludzi jak spraw jak oddziaływanie na ptaki, na środowisko czy hałas, to są bardzo subiektywne rzeczy i warto mieć na nie własne zdanie. Uważamy, że drogą jest poznawanie samodzielne i do tego zachęcamy.
Wiemy, że nasze województwo jest silne, jeżeli chodzi o energię wiatrową. Z czego to wynika? Nasze województwo jest liderem, jeśli chodzi o energetykę wiatrową i to nie tylko, jeśli chodzi o produkcję tej energii. Mamy w tej chwili 630 MW zainstalowanej mocy, a w kraju mamy dzisiaj około 2000 MW. Mamy nie tylko nowoczesne farmy wiatrowe, ale mamy też przemysł, który pracuje dla energetyki wiatrowej. Tu mamy kilka dużych koncernów, dużych firm, które właśnie tutaj w Zachodniopomorskim mają swoje siedziby. Tu produkujemy śmigła do turbin wiatrowych, podzespoły do sterowania turbin wiatrowych, a mamy plany, żeby produkować też elementy elektrowni wiatrowych pracujących na morzu. To jest szansa nie tylko, żeby mieć czystą, odnawialną energię, ale też, żeby mieć przemysł i żeby ten rozwój gospodarczy był napędzany przez tą energię wiatru. Ile mamy w naszym województwie parków wiatrowych, a ile jest tych parków wiatrowych ogólnie w Polsce? Bo to mogą być też dane, które mogą nam uświadomić siłę naszego województwa w tym temacie. To jeszcze raz się cofnę do tych danych, jeśli chodzi o zainstalowane moce. Mamy w tej chwili chyba 27 instalacji. To znaczy, że to są również duże parki wiatrowe, ale też pojedyncze wiatraki. Ale to jest tak mała ilość instalacji, oznacza, że mamy instalacje nowoczesne, o dużej mocy i zintegrowane duże parki wiatrowe. Dlaczego energia wiatrowa uznawana jest za energię zieloną? Czy ona jest w 100% nieszkodliwa dla środowiska? Odpowiem tak, prawidłowo, mądrze, z poszanowaniem przepisów i z tak zwanym zdrowym rozsądkiem zainstalowana farma wiatrowa jest bezpieczna dla środowiska w 100%. Chodzi o to, żeby te procedury i sposób rozwoju energetyki wiatrowej był zrównoważony, bezpieczny. Wtedy ona będzie przyjazna dla nas, dla ludzi, ale też dla naszych mniejszych braci, ale będzie też przyjazna dla naszego portfela. Pamiętajmy, że źródło, czyli wiatr, jest darmowe. To często się zapomina. Oczywiście instalacje kosztują, są nowoczesne, muszą być bezpieczne, ale samo źródło to jest taki biały, czysty węgiel. I to też warto podkreślić, to jest nasz polski węgiel. Właśnie o to chciałabym się zapytać. Zapytałam Pana wcześniej o naszą świadomość społeczną, jeżeli chodzi o wiedzę na temat energii wiatrowej, ale chciałabym się zapytać, dlaczego to ciągle jest niszowe, dlaczego kolejne powstające wiatraki uznawane są za sukcesy, dlaczego to nie jest normą tak jak w innych krajach? Czy problem tkwi w pieniądzach? Problem tkwi nie tylko w pieniądzach, problem tkwi w naszej sieci, która ma ograniczone zdolności odbioru zielonej energii. Problem też tkwi w ograniczeniach terytorialnych. Parki wiatrowe wymagają pewnej przestrzeni. Nie mamy jej za dużo, więc musimy bardzo mądrze nią gospodarować. Nie mamy jej tak mało. To taka ciekawostka. 17% energii zużywanej w naszym województwie pochodzi z wiatraków. To już jest znacząca ilość. No właśnie, a proszę powiedzieć, jakie korzyści płyną z tej energii, z korzystania z tej energii? O korzyściach można mówić w skali makro, można mówić w skali światowej, w skali klimatu. Można mówić też o korzyściach w skali mikro, czyli o tym, co energetyka wiatrowa przynosi dla samorządów lokalnych. Bo to są konkretne korzyści, przekładające się też na konkretne pieniądze. Zauważamy to, że energetyka wiatrowa tam, gdzie powstaje, w tych małych środowiskach, małych społecznościach, małych wsiach, blisko nich, przynosi bardzo wymierne korzyści. Od finansowych, z podatków dla gminy, do takiej szerokiej, dobrej współpracy inwestora z mieszkańcami. A w skali makro? W skali makro to jest oczywiście produkcja czystej, bezemisyjnej energii. To jest pytanie o naszą przyszłość. To jest o pytanie, czy chcemy żyć w środowisku czystym, w którym będziemy widzieć te kręcące się wiatraki, czy chcemy żyć w środowisku zanieczyszczonym. To jest pytanie szersze, wręcz filozoficzne. Na zakończenie naszej rozmowy, ponieważ została nam tylko minuta, przypomnijmy jeszcze o wiatrobusie i powiedzmy, gdzie on się teraz znajduje. Wiatrobus właśnie dojechał do województwa pomorskiego. Stamtąd będziemy ruszać na Mazury, a stamtąd, i to jest najciekawsze, nasz finał wiatrobusu jest na przystanku Woodstock. Serdecznie zapraszam od 2 do 4 sierpnia
na przystanek Woodstock, gdzie spróbujemy pobić rekord Guinnessa w ilości wypuszczonych latawców. To taka nasza przemiarka, chcemy pokazać siłę tej naszej energii wiatrobusu, ale też siłę energii wiatru. Bardzo serdecznie dziękuję, pan Piotr Bieniek był naszym gościem. Dziękuję. Szanowni serdecznie. Państwo, króciutki przerywnik i zmieniamy temat. Jesteśmy po przerwie, a naszym gościem jest pani Maria Kurek, Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, koło w Szczecinie. Dzień dobry. Nazwa bardzo długa, dlatego pozwoliłam ją sobie tak przeczytać. Będziemy rozmawiali o pierwszym w Szczecinie domu chronionym. To duży sukces. Proszę powiedzieć, czym jest ten dom chroniony? To jest dom, mieszkanie chronione. Właściwie to są cztery mieszkania chronione. W każdym takim mieszkaniu, które się znajduje w jednym domu, w każdym takim mieszkaniu mieszka pięć osób z niepełnosprawnością intelektualną, którym pomaga, których wspiera asystent osobisty. To jest taki, wydaje się, namiastka stworzenia normalnego mieszkania. Czy każdy z nich mieszka osobno? Tak. Jakie ma obowiązki? Jak wygląda dzień, tryb funkcjonowania w takim domu, który wydaje się być daniem mieszkania osobie niepełnosprawnej, ale jednocześnie trzymaniem nad niej opieki, pielęgnowaniem i pomaganiem w rzeczach codziennych przez tego asystenta, o którym pani powiedziała? Tak. To wygląda, to jest rzeczywiście ich dom. Każda z tych osób ma swój własny pokój z aneksem kuchennym, z łazienką. W tym mieszkaniu pięcioosobowym, pięciopokojowym jest też taki duży living room, czyli taki pokój stołowy, gdzie oni się spotykają, gdzie mogą oglądać wspólnie telewizję, mogą rozmawiać, mogą się bawić, spotykać z innymi ludźmi. A ich aktywność popołudniowa. Natomiast do południa będą robili to, co robią zazwyczaj, czyli jedni będą uczestnikami zakładu aktywności zawodowej, które buduje nasze stowarzyszenie, inni będą chodzili do środowiskowych domów samopomocy, jeszcze inni do warsztatu terapii zajęciowej, ponieważ ten dom jest dla osób pełnoletnich, czyli takich, którzy już ukończyli szkoły. Wydaje się to być znakomity pomysł, ale wydaje się to też być kroplą w morzu potrzeb. Oj tak, to jest tak. Tylko pięć mieszkań, tylko pięć osób, które... Nie, są cztery mieszkania i 20 osób. 20 osób, mimo wszystko to jest 20 osób, które... Tylko 20. Tak, tylko które jest tylko 20 naprawdę osób. Będą miały stworzoną tą namiastkę normalności i namiastkę poczucia pełnych obowiązków, bo ile dobrze zrozumiałam, przygotowując się do wywiadu, te osoby będą normalnie pracowały, żyły we własnych mieszkaniach. W jakim stopniu te osoby są upośledzone? Kto mógł się tam znaleźć? Kto mógł znaleźć tam miejsce? To są osoby z niepełnosprawnością intelektualną i są to wszystko osoby, które muszą potrafić zaspokajać swoje podstawowe potrzeby. Mogą podejmować decyzje, będą takie decyzje podejmowały, właśnie dotyczące tego, co mają jeść, w co się mają ubrać, jak sobie mają umeblować swoje mieszkanie, w jaki sposób mają dysponować swoimi pieniędzmi. Czyli jedyny właściwie taki warunek, żeby one były i zamieszkały w tym mieszkaniu, to jest to, że muszą spełniać podstawowe funkcje samoobsługowe. Muszą się potrafić najeść, umyć. Oczywiście będą różne osoby w tych mieszkaniach mieszkały. Będą takie, które będą wymagały więcej pomocy,
ale będą też takie, które będą wymagały minimalnej pomocy, a będą przyjaciółmi, takimi trochę adwokatami tych słabszych, bo to nie tylko chodzi o to, żeby te osoby miały gdzie mieszkać i miały bezpieczeństwo i pomoc i wsparcie, a także, żeby tworzyły takie wzajemne grupy samopomocowe, ponieważ my też jak żyjemy, to też mamy swoich sąsiadów, którzy nam pomagają, którzy pożyczą tą szklankę cukru jak trzeba, ale też i wspomogą, kiedy mamy jakiś problem i na tym właśnie polega to całe to mieszkanie, że nie może być osoba tylko bardzo mocno niepełnosprawna albo bardzo sprawna, ale muszą być to osoby, które sobie mogą wzajemnie pomóc. Ja w materiale, który publikowany był w naszej telewizji właśnie na ten temat widziałam wypowiedzi rodziców tych osób, które się tam znajdą i to była przede wszystkim duża radość, bo to jest pewnego rodzaju forma uniezależnienia się właśnie od tej pomocy rodzicielskiej. Często pojawia się pytanie w przypadku osób, które są właśnie niepełnosprawne, że oni żyją normalnie, dopóki są ich rodzice, ale co będzie później? To jest ogromna ulga. Ogromna ulga, ponieważ takim największym problemem rodzica osoby zależnej od niego całe życie jest to, co będzie, gdy ja będę chory, gdy mnie zabraknie. I tak jak pani powiedziała, to jest namiastka, ponieważ tylko 20 rodziców będzie teraz spokojnie myślało o swojej przyszłości. Ale jest to początek i no najważniejsze, że ten krok pierwszy w naszym mieście został zrobiony. Że, no, że będzie przykład, że będziemy mogli sprawdzić takie bardzo dobre wzory, które my już mamy, ponieważ my stowarzyszenie Koło w Szczecinie prowadzi już jedno mieszkanie. W tej chwili mieszka tam też 5 osób. I możemy, już w tej chwili możemy powiedzieć, że to się sprawdza, że to jest zapewnienie godnego życia tym osobom, ale też zapewnienie godnego życia ich rodzicom. Ile takich osób, które kwalifikowałyby się do tego, żeby znaleźć się w takim domu chronionym, jest w Szczecinie? Jakie jest zapotrzebowanie na to? Ja mogę tylko mówić o osobach z niepełnosprawnością intelektualną. Mieszkania chronione dotyczą także osób z chorobami psychicznymi. Jest to też duża potrzeba, ale my w tej chwili nie zajmujemy się tym. Są też osoby, opuszczają domy zastępcze, prawda? Te osoby, które nie mają rodziców. Ja tylko mogę powiedzieć o osobach z niepełnosprawnością intelektualną. I w naszym kole, w naszym stowarzyszeniu osób zrzeszonych jest w tej chwili 650. Natomiast no, około 2% naszej populacji to są osoby z niepełnosprawnością intelektualną w różnym stopniu. No także właśnie, to są chyba najlepsze dane, najlepsze statystyki, które świadczą o wszystkim. Około 2% z nas wszystkich upośledzonych jest, a znalazło się w Szczecinie miejsce tylko dla 20 osób. Niemniej jednak my się cieszymy, że ten dom w ogóle powstanie. Gdzie on powstanie, w jakim miejscu, jak Państwo to dobieraliście? On powstanie na Warszewie, to jest wśród normalnych domów, w normalnej dzielnicy, takiej dosyć, no powiedzmy, prestiżowej dzielnicy Szczecina, gdzie to będzie dom parterowy, to będzie dom barierowy, dom taki, no po prostu wśród innych domów, wśród innych ludzi. Jakie były reakcje osób, które dostały to miejsce? Właściwie ten proces rekrutacji jeszcze się nie zakończył i jest tych osób bardzo dużo i te wszystkie osoby mają nadzieję, że dostaną się do takiego domu. Natomiast mogę powiedzieć o reakcjach tych osób, które zdobyły ten dom, które mieszkają w tej chwili. No przede wszystkim radość z tego, że mogą być niezależne, bo to są dorosłe osoby. No właśnie, to są dorosłe osoby, które mogą żyć tak naprawdę tak jak my. A jeszcze na koniec dla porównania, jak to wygląda w innych miastach? Bardzo podobnie jak w Szczecinie, czyli dopiero rozpoczyna się ten proces tworzenia mieszkań chronionych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną.
Trzymamy kciuki, żeby wszystko się udało. Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w studiu. Pani bardzo. Maria Kurek-Polskie, Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Szczecinie była naszym gościem. Trzymamy kciuki za tych 20 osób, które będą mogły się usamodzielnić właśnie dzięki Państwu. Dziękuję bardzo w imieniu tych osób. Dziękuję bardzo. Ja Państwu dziękuję tym samym za uwagę. To był program Galaktyka Pomerania, nadawany na żywo ze studia telewizji Pomerania. Odcinek prowadziła dla Państwa Magdalena Suchodolska. Spotkam się z Państwem już jutro. Ruszamy o godzinie 17. Do zobaczenia.